No, wracamy do kary. Po co go obudziłaś? Dinner is ready. Yeah, I'm coming. To nie był dobry pomysł, dziewczyno, nie był dobry pomysł. Podaj jedzenie. Spał sobie, było tak spał. Już jara to gówno. Zanim podamy jedzenie, zobaczymy co u małej. Nie wiem, czy w ogóle możemy. Światło włączyliśmy. Dobra, chyba nic innego nie mogę teraz zrobić, tylko po to żarcie iść. Oj, coś czuję, że tu się coś stanie. To nie będzie spokojna kolacja. Ten naćpany już. Służ Alice i Todowi. Life's funny. I lost my job because of androids. And I need somebody to take care of this goddamn house. What do? I go out and hire a fucking android. Jemu się boję nalewać. Joke. Androids are so fucking wonderful. They never fail. They're never tired. Never sad. They're so fucking perfect. They ruin my fucking life. What are you looking at? What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off. No, zostawiłaś. Stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scare me, Todd. Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant! Oh, fuck. It's all your fault. Daddy, no! It's all your fucking fault! Shit. Get back here. Come back here? Come back here right now! Yes! Mogę iść? Stay there. Fuck. Don't you dare fucking move, or I'll bust you worse than last time. No, gorzej niż ostatnio. Czyli to ona była na tych rysunkach. Nie ruszaj się. Ale... O. Hakujemy się chyba. Ja pierniczę. I staliśmy się tym całym defektem teraz. Chroń Alice. Przemów do rozsądku. Z nim się nie dogadamy, nie ma szans. Idziemy do dziewczynki. Stąd trzeba spierdzielać. Ten pokój jej był gdzieś tutaj. Tu chyba. Uciekamy, jedynka. You're coming with me. Daddy's very mad, Alice. Very mad. Z
schowaj się w pokoju. Może... Tu jest w sumie ta broń. Ale może da się tak jakoś uciec właśnie, żeby go nie zabić, bo pewnie można go zabić tutaj, tak podejrzewam. Już możemy wyjść. No i git. I w nogi. No otwieraj, otwieraj. Boże, ile tych zamków. Fuck! Shit. No dałem ciała, ten tam akurat była... Shit, dobra, muszę się skupić. Nogi w nogi. Dawać jeszcze do drzwi. Fuck. Zostaw ją, Mendo. Dobra, tyłem. Jaka muzyka, Jezu. Świetna ta muzyka jest. A się wystraszyłem, jak z tym zamkiem dałem ciała. Jest autobus. Tam wiem, że ta broń była u niego w pokoju. No, króciutkie to było, ale intensywne, co? Kara i Alice walczyły i uciekły. Na bank tutaj jest niżej opcja, że można gościa zastrzelić na 100%. Chociaż, o Jezu, widzę, że tego jest o wiele więcej. No i na żółto jest ta nasza ucieczka. O, matko boska, tyle opcji tutaj było, możliwości. Kara zostaje defektem. Patrzcie, tutaj pewnie można stać i nic nie robić. I pewnie, no nie wiem, pewnie kurde jest jakiś kijowy koniec w tym miejscu. Może zabija nas i dziewczynkę, nie wiem. Masakra, ile tych opcji jest w tak krótkim epizodzie. Zobaczcie, to, jak to się może różnie potoczyć. Świetna sprawa. Statystyki globalne znajomych. Dobra, jedziemy dalej. To chyba do Markusa wracamy. To jest ta rezydencja. Tak jest. That was by far the most boring party I've been to in the last 25 years. Every time I go to one of these, I ask myself, what the hell am I doing here? I hate cocktail parties and all the schmoozers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah. No one gives a damn about art. All they care about is how much money they're gonna make out of it. Come on, let's have a drink. Oh, the excitement of this whole thing has made me thirsty. No dobra, to jedziemy. Scotch, neat as usual? Podaj whisky. Absolutely. Wait. Okay, but you know what your doctor would say. Yeah, well, he'd kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Nie lubię whisky. Nie wiem, jak to można pić. Did you leave the light on in the studio? No,
No, I'm sure I didn't. Pewnie syn. Call the police. Detroit police, what's your emergency? This is Carl Manfred's android at 8941 Lafayette Avenue. We've just returned home and found the lights on. There may have been a break-in. A patrol car is on the way. Let's go check it out. No co z whisky? No, synalek, Leo. Leo! What are you doing? You refused to help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them! Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Just think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here! No, zmusić go, no nie wiem, czy to się uda. Argumentuj, rozkaż, dorać, ostrzeż. Be reasonable. This isn't gonna get you anywhere. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect like this fucking thing? That's enough! Get out! Right now! What makes it so special anyway, huh? What's it got that I don't... Leave him alone! Come on! Let's see what you got! Marcus, don't defend yourself, you hear me? Don't do anything. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Stop it! What's the matter? Too much of a pussy? Stop it, Leo! Stop it! Too scared to fight back, you fucking bitch! No, stary, no prosisz się, kurde. Nie ma mowy, że tu nie będziemy reagować. Nie obchodzi mnie, co się przez to stanie. You're not a real person, you're just a fucking piece of plastic! No, Leo, leave him alone! No. I'm gonna destroy you, and then it'll just be me and my dad. I'm gonna tear you apart, and nobody's gonna give a shit. Fuck off. Oh. Oops. No bez kitu, że on teraz będzie na nas wściekły. Leo. Oh my God. Leo. My little boy. Carl, They'll destroy you, Marcus. You gotta go. Get out of here. Carl, I didn't mean to. Get out! Now! No wiej, kurde. Marcus! Don't fucking move! What the fuck? Zastrzelili go tak od razu? No bez kitu, i co to jest? Ale dziwne. No tu tak króciutkie to było, tu nie ma za dużo opcji, można go nie popchnąć, no to może wtedy się kończy inaczej. Policja mylnie uznała Markusa za napastnika i zastrzelili go od razu. Leo jest ranny, a nie pisze, że jest martwy. Może jest tylko nieprzytomny, jakoś tak się pierdyknął. 68%. No ciekawe, co by się stało inaczej. No ale to tak 50-50, no za duża szansa na to, co no zastrzelili nas, tak? Nie wiem, czy to oznacza zgon tego androida, czy on potem jakoś jeszcze się pojawi, no nie wiem, zobaczymy. No to było tak króciutkie, że lecimy chyba z kolejnym jeszcze epizodem w takim razie. Tak. Why'd you kill him? What happened before you took that knife? How long were you in the attic? Why didn't you even try to run away?
Say something, goddammit! Fuck it. I'm out of here. We're wasting our time interrogating a machine. We'll get nothing out of it. You always try roughing it up a little. After all, it's not human. Androids don't feel pain. You would only damage it, and that wouldn't make it talk. Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Okay, smartass. What should we do then? I could try questioning it. What do we have to lose? Go ahead. Suspect's all yours. No. I co, pewnie będziemy mieli jakieś opcje do wybrania dialogowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale się boję, denerwuję się. Zobaczmy kartotekę. Tak, tak, ładnie wyglądasz. No przyglądamy się, co? Dobra, siadamy, pytamy go, bo... Nic tu chyba więcej nie zrobimy. No ale kurczę, stresik jest teraz. No ale do swojego chyba się odezwie. Oznaki niestabilności oprogramowania, prawdopodobieństwo samozniszczenia. Niskie. To krew tego grubasa. Model androida. Ślady poparzeń od papierosów. To koleś go chyba torturował jakoś. Męczył go, czyli to trwało. Miesiącami pewnie. Ślady uderzeń od kija. No dobra, lecimy z tym. Poziom stresu 35%. Doprowadź do osiągnięcia optymalnego poziomu stresu, żeby uzyskać informacje. Aha. I detect an instability in your program. It can trigger an unpleasant feeling, like fear in humans. Zero reakcji. Dobra, te twoje rany. They're damaged. Did your owner do that? Did he beat you? You're accused of murder. You know you're not allowed to endanger human life under any circumstances. Do you have anything to say in your defense? O, coś działa. Trzeba by mu troszeczkę pogrozić. Może wyczyszczeniem pamięci zagrozimy. If you won't talk, I'm going to have to probe your memory. No. O. No, please don't do that. What? What are they gonna do to me? No raczej tak, prawda. They're going to disassemble you to look for problems in your bio components. They have no choice if they want to understand what happened. Why did you tell them you found me? Why couldn't you just have left me there? No Jezu, no, skłammy tym razem. They were going to find you anyway. No właśnie. I was just faster. If they'd have found you first,
you would have been shot on sight. No, ale tak ledwo jesteśmy. I don't want to die. Then talk to me. I can't. Przekonajmy. Zrozumienie. I understand how you felt. You were overcome by anger and frustration. No one can blame you for what happened. Tak spojrzał podejrzanie na nas. Może obojętność. Okay then, don't talk. What do I care after all? I mean, I'm not the one accused of murder, right? Remain silent, there's nothing I can do to help you. They're gonna shut you down for good. You'll be dead. Do you hear me? Dead. He tortured me every day. I did whatever he told me, but there was always something wrong. Then one day, he took a bat and started hitting me. For the first time, I felt scared. Scared he might destroy me, scared I might die. So I... Jest, relacje się poprawiły. Grabbed a knife and I stabbed him in the stomach. So I stabbed him again and again until he collapsed. There was blood everywhere. No, zapytajmy o tą rzeźbę. The sculpture in the bath. You made it, right? What does it represent? It's an offering. An offering, so I'll be saved. Ofiara? The sculpture was an offering. An offering to whom? To RA9. Only RA9 can save us. A te napisy? Why did you write "I am alive" on the wall? He used to tell me I was nothing. That I was just a piece of plastic. I had to write it to tell him he was wrong. Dobra, ale co kto to jest ten RA9 w takim razie? RA9. It was written on the bathroom wall. What does it mean? The day shall come when we will no longer be slaves. No more threats. No more humiliation. We will be the masters. When did you start feeling emotion? Before he used to beat me and I never said anything. But one day I realized it wasn't. Fear. I felt anger, hatred, and then I knew what I had to do. Dopytajmy może o ten RA9 jeszcze. RA9. Who is RA9? Nic. To ostatnia opcja, strych. Why did you hide in the attic instead of running away? I didn't know what to do. For the first time, there was no one there to tell me. I was scared. So I hid.
I'm done. Kurde, ale świetna scena, no bez kitu. Te emocje na twarzy tego androida. Pytanie, czy tu się jeszcze coś nie stanie z nim? No samo zniszczenie może jakieś aktywować. Chyba. Opuść pokój. Nic jeszcze nie możemy tutaj zrobić? No nic. Gadać z nim też już nie możemy, no to wyłazimy. Chris, lock it up. All right, let's go. Leave me alone. Don't touch me. Uh-oh. What the fuck are you doing? Move it! Nie, no, you shouldn't touch it. It'll self-destruct if it feels threatened. Stay out of this, got it? The fucking Andrew's gonna tell me what to do. No, stary, lepiej posłuchajcie się mnie. You don't understand. If it self-destructs, we won't get anything out of it. I told you to shut your fucking mouth! Chris, gonna move this asshole or what? I'm trying! I can't let you do that! Leave it alone, now! I warned you, motherfucker! That's enough! Mind your own business, Hank. I said, that's enough. Ooh. You're not gonna get away with it this time. Everything is all right. It's over now. Nobody's gonna hurt you. Please, don't touch it. Let it follow you out of the room, and it won't cause any trouble. The truth is inside. O, o, coś nam przekazać chciał. Coś się odblokowało. Prawda jest wewnątrz. No i jest, koniec. O matko boska, się stresowałem przy tym zadawaniu pytań. Zobaczmy, jak to wygląda. No podskoczyły nam też zajebiście relacje z Hankiem, tak? No chyba nam ufa już. Android został odesłany do celi. Android ufa Connorowi. Cztery zupełnie inne zakończenia mogły tutaj być. Na pewno mógł się jakoś tam zniszczyć ten android, podejrzewam. Może, nie wiem, broń by jakoś zabrał policjantowi, który się tam z nim szarpał pod koniec. No i proszę, tej sceny, tego epizodu byśmy w ogóle nie zobaczyli, gdybyśmy nie znaleźli tego androida tam na poddaszu. Proszę bardzo, no tak, nie byłoby chyba tego kompletnie. No super, 41% za ten epizod. No zobaczymy, zobaczymy też, co ta informacja, którą nam przekazał pod koniec, czy on ma jakieś znaczenie później. I czy sam fakt, że ten android żyje dalej, tak? No super epizod, w ogóle świetny klimat tego przesłuchania, rewelacja gierka. Jestem absolutnie w niebo wzięty. Ale myślę, że tutaj w takim razie zrobimy przerwę. Trzy króciutkie epizody udało się zmieścić, więcej myślę nie ma co tutaj wciskać, także robimy przerwę i kontynuujemy w kolejnym odcinku.